Witajcie, chciałbym dzisiaj Wam pokazać film, który nie jest dla starych wyjadaczy i dla tych, którzy jeżdżą na Anglię, bo dla nich to jest sklep powszedni. Natomiast dla kogoś, kto nie jeździ do Anglii, albo w ogóle uczy się, albo będzie zaczynał, będzie startował jako kierowca, to taki film pokazujący, jak wygląda przejazd pod kanałem La Manche pociągiem. Wchodzimy, możemy wybrać sobie język. Czy jedziesz pojazdem chłodnią? Nie. Czy przewodzisz materiały niebezpieczne? Nie. Ile jest łącznie z kierowcą osób? Jedna. Potwierdź. Potwierdź, że warunki są prawdziwe. Proszę zabrać bilet. I Eurotunnel życzy miłej podróży. W tej chwili się szlaban otworzy. Dostajemy taki oto bilet. I teraz jedziemy na odprawę. Prawego okna, bo to jest takie angielskie. Hello. Good morning. Good morning. Oh, just a second. Thank you. Have a good trip. Thank you. You're welcome. No i teraz się musimy ustawić do rajki, którą wskazuję. Tu jest otwarte, więc wjeżdżamy za tego. Komplet, znaczy komplet, no. Jest taka jeszcze mini kontrolka. Trzeba się zatrzymać, oni opukają auto. Nie wiem, co to ma na celu. I po opukaniu
puszczą tamten i puszczą mnie. A tamtego już puścili. Nie można się zgubić, jak Dover, bo ścieżka jest jedna, tylko trzeba patrzeć na trzeba patrzeć na światła, na znaki i tyle. I to wszystko. Nic skomplikowanego. No, niektórzy mogą mieć obawy, bo ja miałem, jak pierwszy raz jechałem, bo mi naopowiadali, że ciężko wjechać na ten pociąg. No nie jest ciężko, tylko trzeba się skupić, no, co się robi. Najlepiej... No, gdzie on mnie wysyła? A, no... no. Na kontrolę jadę. Ale mi się trafiło. Macie dodatkową atrakcję, mianowicie kontrola. Więc wjechałem, pokazałem, co musiałem, musiałem wyjść, pokazałem CMR-kę, poszliśmy do pokoju obok. Aż tam w środku jest pomieszczenie osobne, bo to jest rentgen, więc żeby nas nie napromieniowali, poprosili, żebyśmy poszli do tego pokoju, bo tu dwa auta wpuszczają na raz, za mną jedzie jeszcze jeden. Trwało to 2 minuty. Słyszeliśmy angielskie thank you. Thank you i... No i nas puścili. A teraz... Znowu coś? Teraz to już nie wiem co. Jak dobrze pamiętacie, ja rzadko bywam na Anglii. Od niedawna, rzadko, często, ale od niedawna jeżdżę, więc jakby kontroli na tunelu jeszcze nie miałem, to zawsze promami wpływam. Ja potem jestem tutaj drugi raz. Stąd ten film, bo dla mnie to też jest jakby no ciekawostka. No i teraz nas tu trzyma, nie wiem o co chodzi.
francuska. Dziewiątka. To jest cała odprawa. Pokazuje numer rajki, na który mam wjechać, dziewiątkę, a dodatkowo jeszcze świeci u góry dziewiątka na zielono, wszystkie pozostałe są czerwone, więc no nie sposób się pomylić, tak, wjechać gdzie indziej, a nawet gdyby, no to na jedno wyjdzie, no. No i teraz chwila przerwy, czekamy na pociąg. Stałem, zdążyłem wykręcić nastkę, akurat, i teraz już nas wołają na pociąg. Rus mi chciał przeszkodzić, Dickinson. Tutaj znowu strzałki pokazują, którym torem jechać. Stay in line, czyli zostań między liniami. O, i po lewej stronie widać już torowiska. I pokazuje po lewej stronie, w który wjeżdżać. Siódemka mi mruga na zielono. Będziemy wjeżdżać na pociąg na lewo. Ostatnio było na prawo. Ostatnio ten pierwszy raz co jechałem tak naprawdę. Teraz jadę drugi raz. Wtedy miałem na prawo. Teraz będę miał na lewo. Trzeba być dość precyzyjnym, aczkolwiek nie jest to skomplikowane. To trzeba uważać, żeby nie przywalić. Nie? Najlepiej patrzeć na tego, jak tamten jedzie i robić dokładnie tak, jak on. Wąski. Nie jest to straszne, no ale trzeba uważać, żeby sobie kół nie obetrzeć. A ci, co mają megi, żeby nie obetrzeć jeszcze wszystkiego, co wisi. No i spokojnie się wtedy przejedzie. Teraz podjedzie pod nas busik, który nas zawiezie do wagonu, w którym będziemy jechać, bo w samochodach nie można. Okej. To było na tyle jazdy na razie po pociągu. Kończymy. Znaczy... Trzeba pić jeszcze. Dyspozycja i prom pociąg. Pyk. Zapisano. Dobra. To co, zbieramy się szybciutko, bo zaraz.
Dobra. Dojechaliśmy. Sikie. Teraz trzeba szybko dojechać. Zanim zaczną na mnie trąbić. Przejechać, żeby na końcu zjechać. Także taki tunel z wagonów mam. Aleja. O, chyba może mnie wcześniej wypuszczą nawet w połowie. Zobaczmy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.